Witam serdecznie. Nazywam się Piotr Waglowski, jestem u Państwa nie po raz pierwszy rzeczywiście i nie po raz drugi, nie po raz trzeci, nie po raz czwarty, chyba nawet nie po raz piąty. Tak, natomiast przyszedłem do Państwa, żeby opowiedzieć o czymś, o dalszym ciągu czegoś, o czym rozmawialiśmy chyba 2 lata temu, kiedy pokazałem dokładnie ten slajd i powiedziałem, że to jest najgorszy slajd prezentacyjny, jaki tylko można sobie wyobrazić. Ja to pamiętam. Wtedy miałem brodę taką długą, dzisiaj nie mam. No i generalnie o co chodzi? Otóż, jak niektórzy z Państwa pamiętają, chodzi o to, że to była pewnego rodzaju idea. Idea, która polegała na tym, że można spróbować dane publiczne zintegrować. Można próbować wydobywać dane, które państwo udostępnia obywatelom, aby potem stworzyć na podstawie takich danych różnego rodzaju usługi, które będą przydatne obywatelom później w procesie na przykład decyzyjnym. No i tutaj są różnego rodzaju urzędy, różnego rodzaju dane. Pokazywałem, w jaki sposób można nakładać to na, przynajmniej teoretycznie, nakładać na mapy geograficzne Polski czy Europy i komu to miałoby być przydatne. I teraz przyszedłem do Państwa dzisiaj, żeby opowiedzieć tylko o jednym wycinku i przedstawić element tego, co w ciągu tych 2 lat rzeczywiście z tymi danymi próbowałem robić. Otóż to jest zdjęcie pokazujące wyrok wydany w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby, które się zajmują typografią, bezbłędnie potrafią nazwać krój pisma, którym tutaj sąd do nas przemawia. No i niektórzy twierdzą, że to jest krój pisma, który został przygotowany dla celów komiksowych. Uważany jest generalnie ten krój pisma za niepoważny, aczkolwiek prawnicy nie widzą zbyt wielkiego problemu, kiedy dostają taki wyrok, bo ich interesuje treść, która tam jest zawarta. Natomiast to pokazuje, że ktoś sobie może redagować treść wyroku, no i tam na przykład podoba mu się taki font, no to używa takiego, a jak mu się nie podoba, to innego. To pokazuje nam też troszeczkę, mam nadzieję, możecie sobie Państwo wyobrazić, że to pokazuje troszeczkę, w jaki sposób wygląda przygotowanie dokumentu wymiaru sprawiedliwości. Ale idźmy dalej. Stworzyliśmy konsorcjum. W tym konsorcjum wzięło udział Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, czyli Uniwersytet Warszawski. Konsorcjum również składało się z Stowarzyszenia Sieci Obywatelska Watchdog Polska, Spółdzielnia Socjalna Access Lab i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Uzyskaliśmy grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i w ramach tego grantu postanowiliśmy, czy chcieliśmy przygotować coś, co nazwaliśmy systemem analiz orzeczeń sądowych. I zaczęliśmy robić ten system. Aby go zrobić, trzeba było najpierw spróbować wydobyć informacje od różnych aktorów, którzy są zaangażowani w proces udostępniania orzeczeń w Polsce. Doprowadziłem do tego, że u Rzecznika Praw Obywatelskich zebrały się osoby reprezentujące Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny. No i tak debatowaliśmy na temat tego, jak można by było te dane, że tak rzeczywiście oddać obywatelom, dać obywatelom. Oczywiście dużo wcześniej podejmowałem działania zmierzające do tego, żeby w ogóle powstały na przykład portale orzeczeń sądowych, sądów powszechnych. To jest taka znana historia, w której pytany przez ministra sprawiedliwości, co ja myślę na temat tych orzeczeń, ja powiedziałem, że jak nie dacie tych orzeczeń, to my się tam włamiemy i sami sobie je weźmiemy. On wtedy zastanowił się chwilę i no dobrze, no to my wam damy to w ramach tego REJUS, ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, i tak zaczęły powstawać portale orzeczeń sądów powszechnych. Wcześniej jednak już istniał serwis Naczelna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, ale o tym za chwileczkę. Najpierw jak przekonałem do tego, żeby Sąd Najwyższy wziął udział w ogóle w tym spotkaniu. Spotkałem się 2 dni wcześniej z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i na takim spotkaniu pokazałem to orzeczenie. To jest orzeczenie, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie ważności wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 roku oraz 4 lipca 2010 roku. Jak bacznie się Państwo przyglądacie teraz temu obrazkowi, to widzicie Państwo, że orzeł
zwisa. I ten dokument wisiał tak przez 4 lata na stronie Sądu Najwyższego, nikt tego nie zauważył. My żeśmy to zauważyli, ponieważ zaczęliśmy analizować dokumenty, które udostępniane są obywatelom. Więc kiedy była taka dyskusja, że po co właściwie takie spotkania, po co przecież wszystko jest udostępnione na stronach Sądu Najwyższego też, no to ja właśnie wtedy pokazałem, pani profesor, proszę zobaczyć, pani profesor Gersdorf, proszę zobaczyć, no to wisi właśnie w tej chwili na stronie Sądu Najwyższego. Albo to wisiało przed chwilą, bo ja to opublikowałem wcześniej. Rozumiecie państwo? Wybór prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I to nie jest błąd maszynowy. Ktoś musiał to zrobić celowo. Wyobraźcie państwo sobie sytuację, w której ktoś robi to celowo, to wisi przez 4 lata, nikt na to nie zwraca uwagi, bo to nie jest tak, że ktoś jest operatorem komputera i sobie przesuwa taką grafikę, tak? Patrzy, że ona jest i idzie sobie dalej. No, trzeba celowo ją odwrócić. No dobrze, idźmy dalej. Portal orzeczeń. Zaczęły powstać portale orzeczeń sądów powszechnych. I w momencie, kiedy my zaczęliśmy... Przekonałem ministra sprawiedliwości, żeby, kiedy będzie tworzył taki portal, to żeby stworzył API do danych. Dzięki temu API mogliśmy te dane łatwiej pobierać i nie obciążaliśmy infrastruktury wymiaru sprawiedliwości, bo nam zależało też na tym, żeby ta infrastruktura wymiaru sprawiedliwości nie była obciążana. Więc kiedy zaczęliśmy pobierać przez API te wszystkie dane dotyczące orzeczeń i zaczęliśmy je w sposób prosty na przykład sortować ze względu na wydanie, na datę wydania danego orzeczenia, natrafiliśmy między innymi na orzeczenie, które jest wydane 2 sierpnia w 2030 roku. I to nie jest najmłodsze, czy najstarsze, czy jak to nazwać, orzeczenie, ale proste sortowanie, narastające czy malejące, podpowiada, że gdzieś tutaj są błędy. Są błędy w tych orzeczeniach. To nie jedyny sposób. Oczywiście tuż przed tym, jak do państwa przyjechałem, jeszcze sprawdziłem, to cały czas tam wisi. Tak? To jest screenshot dzisiaj sprzed godziny. Cały czas wisi orzeczenie wydane 2 sierpnia 2030 roku. Mamy, ponieważ to się nagrywa, dzisiaj jest 2015 rok, październik. Okej. No i teraz idźmy dalej. Jakie mamy problemy? Bo jeżeli chcemy stworzyć system analiz orzeczeń sądowych, no to powinniśmy analizować dane. Oczywiście potrafimy zrobić systemy analiz opierające się na różnego rodzaju metodach takich inteligentnych, wydobywania dodatkowych informacji z dużych zbiorów danych, ale żeby to zrobić, no to musieliśmy się zderzyć między innymi z anonimizacją. To jest przykład orzeczenia, które zostało udostępnione obywatelom, ale zostało też poddane anonimizacji. To jest ciekawe, bo to jest orzeczenie, które dotyczy udostępnienia obywatelom po wniosku o dostęp do informacji, udostępnienie obywatelom skrzynki poczty elektronicznej, który zresztą dotyczył procesu legislacyjnego. Chodziło o udostępnienie dokumentów związanych z procesem legislacyjnym nakierowanym na nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej. O, żeby to tak powiedzieć najprościej. Co się okazało? Okazało się, że tutaj była przegrana ministra M.B. Minister, który pełni funkcję publiczną, został zanonimizowany, a te osoby w dużo niższym, mniejszym stopniu korzystają z prawa ochrony prywatności. Obywatele mają prawo wiedzieć, że minister przegrał sprawę albo wygrał sprawę i tak to wygląda. Zwracam uwagę przy tym, że też zostało zanonimizowane to, jakie stowarzyszenie wygrało z ministrem, aczkolwiek również też, którego dnia został złożony wniosek. To jest anonimizowane. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że te osoby, które są zatrudnione w sądach, by obsługiwać między innymi takie programy do anonimizacji, oni mają już takie narzędzia podpowiadające im, które dane z takiego wyroku sądowego, z takiego orzeczenia sądowego można by było zanonimizować. To jest taka automatyczna podpowiedź. No i taka osoba, ja to tak próbuję tłumaczyć w ten sposób, taka osoba też ma rodzinę, też się spieszy, też chciałaby iść do domu, odebrać dziecko z przedszkola i tak dalej. W związku z tym, jak jej program podpowiada, że to może być zanonimizowane, to ona potem klika tylko anonimizuj wszystko i idzie. W związku z tym tak to wygląda w praktyce, ale to oczywiście
nie wszystkie problemy. Bo kiedy się zaczyna analizować takie orzeczenia, bierze się te analizy i zaczyna się właśnie, patrzy się, które dane nie pasują do wzorca. Nagle się okazuje, że proszę bardzo, przewodniczący, w polu przewodniczący ktoś, kto publikował orzeczenie w bazie danych, wydawałoby się przecież no, cyfrowo, tak? Czyli już tutaj nie powinno być żadnych problemów. Zrobiliśmy krok do przodu. Mamy cyfrowy dostęp do orzeczeń. Nagle się okazuje, że w takim polu jak przewodniczący jest wklejony kawałek uzasadnienia. No i ja to, bo naszym zadaniem między innymi, takie sobie postawiliśmy, we współpracy z koordynatorem krajowym do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, my żeśmy tak ustalili, że my symulujemy, tworząc ten system, symulujemy tych wszystkich zainteresowanych, którzy być może chcieliby wziąć te dane i będą chcieli na tym robić potem jakiś, na przykład, nie wiem, usługę, czy komercyjną, czy niekomercyjną, wszystko jedno, ale generalnie będziemy takim ostrzeliwać ich do przyjaznym ogniem. To znaczy nie będziemy tam, nie wiem, że wyjdziemy na ulicę i zaczniemy krzyczeć, a, ale lamerzy coś takiego zrobili. Nie, tylko dawaliśmy im sygnał. Słuchajcie, tutaj jest chyba błąd, tutaj jest błąd, tutaj wydaje nam się, że jest błąd, coś takiego, może to warto by było poprawić, wydaje nam się, że tutaj jest taki i taki kłopot. No i zasygnalizowaliśmy to również. W efekcie, proszę Państwa, po tygodniu okazało się, że już jest tak, to znaczy pole przewodniczącego i składu orzekającego zniknęło z warstwy prezentacyjnej w tym jednym orzeczeniu. Dlaczego tak się stało? Otóż dlatego, że ten koncentrator, ten hub, ten portal orzeczeń, on nie odpowiada za wprowadzania treści. Za treść odpowiadają sądy, gdzie są ludzie, którzy wprowadzają te do swoich baz danych te orzeczenia. One następnie trafiają do portalu orzeczeń, który je dopiero prezentuje na stronie internetowej. To znaczy, że jeżeli się zgłasza problem, zgłasza się błąd, to portal orzeczeń nie ma wpływu na dane. Trzeba by było zaadresować je ten problem zaadresować do konkretnego sądu i kłania się znów tego typu dyskusja, jaką odbywamy, kiedy rozmawiamy o dostępie, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kiedy mówi się o procedurze notice and takedown, że nie ponosicie Państwo odpowiedzialności, jeżeli nie wiecie o bezprawnym charakterze treści lub związanej z nią działalności. I na przykładzie tego projektu ja mam taki postulat teraz, że przecież tam, gdzie się prezentuje publiczne dane, powinien być taki przycisk i mówi tak, zgłoś błąd. I to powinno trafić do urzędnika, który od tego momentu powinien reagować, że nie wiem, niespójność danych, błąd merytoryczny i tak dalej się pojawia. Także to jest taki jeden z postulatów. Inny postulat oczywiście polega na tym, że jeżeli ktoś odpowiada za API, z którego korzystają inni ludzie, to nie powinien robić w ten sposób, że jak zobaczy błąd, to go poprawia od razu. W związku z tym wszystkie systemy teleinformatyczne, które korzystają z takich danych, wylatują w kosmos, tylko trzeba jeszcze zatroszczyć się o pewnego rodzaju logistykę poinformowania ludzi o tym, że uwaga, wykryliśmy błąd, uwaga, za 3 dni będziemy go zmieniać, ta zmiana będzie polegała na tym, że to się zamieni na tamto. Musicie się przygotować do tego, żeby wasze systemy też mogły to obsłużyć. Czegoś takiego dzisiaj nie ma. Dzisiaj, jeżeli się znajdzie błąd, to się po prostu go poprawia i wszystko leci w kosmos, co z tego korzysta. Mamy w związku z tym sytuację, w której ktokolwiek korzysta z takich danych, które pobrał przez API, no oczywiście cały czas ma dane wadliwe, nawet jeżeli się tam poprawi w tym źródle, bo nie poprawia się w taki sposób, jak należy. Widzicie Państwo tutaj na przykład sytuację, w której ta anonimizacja sięga bardzo daleko. Nie dość, że jest to przegrana jednego z organów, to znaczy właściwie fundacja przegrała, to ktoś postanowił zanonimizować kwotę grzywny nawet. Wyobraźcie Państwo sobie, do czego może służyć taki system analiz orzeczeń sądowych. Nie tylko, żeby sprawdzić, czy zapytać systemu, słuchaj, drogi systemie, pokaż mi, w którym sądzie w Polsce najdłużej trwają sprawy sądowe. Albo żeby porównywać czas trwania spraw sądowych w różnych ośrodkach sądowych. Bo dużo się mówi o tym, że wymiar sprawiedliwości działa wadliwie. Oczywiście to można by było rozwinąć, dlaczego tak się dzieje. Tam nie ma pieniędzy, tam są kłopoty osobowe, proceduralne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast można by było próbować patrzeć na to od strony danych. Pokaż mi sądy, które najdłużej orzekają w podobnych sprawach. Albo pokaż mi, to jest dla mnie ciekawsza historia, pokaż mi, mój drogi systemie analiz orzeczeń sądowych, pokaż mi, ile w zeszłym roku przegrał za naruszenie autorskich praw majątkowych pieniędzy na przykład minister spraw wewnętrznych i administracji. Ja wiem, że w zeszłym roku to było około 900 tysięcy złotych, bo taki jeden systemik
to MSW przegrywało. Jeden taki system do obsługi baz danych PESEL był wykorzystywany z naruszeniem praw autorskich. A dokładnie taki około miliona kosztuje wynajęcie lokalu przez cały rok dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Rozumiecie Państwo, że teraz można by było porównywać, jak państwo działa gospodarnie, a w których miejscach jest jakiś kłopot i w których miejscach geograficznie, w których miejscach, jeżeli chodzi o strukturę państwa. Ale anonimizuje się kwoty przegranych spraw. W związku z tym, a to przecież nie jest naruszenie prywatności, tylko po prostu ktoś to kliknął. Inny problem to to, że administracja również wymiaru sprawiedliwości zazdrośnie chroni swoich danych, no bo boi się, że ta infrastruktura nie wytrzyma, w związku z tym sprawdza, czy nie jesteście Państwo robotem. Jeżeli nie udostępnia API, no to będziecie Państwo pisać parsery, żeby te wszystkie dane, a tam jest milion orzeczeń w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, ponad milion, żebyście chcieli te dane pobrać. W związku z czym, jak zaczniecie pobierać te dane, no to system stwierdzi tak, ho, jesteście na pewno automatem. W związku z tym rozwiążcie CAPTCHA. Jeżeli już nawet potraficie obejść tą CAPTCHA, bo to nie jest takie bardzo skomplikowane, żeby automatycznie obejść CAPTCHA, to i tak będzie potem sytuacja polegała na tym, że transmisja będzie coraz bardziej zwalniać, aż was zablokują. W związku z tym to trzeba cały czas hakować, żeby uzyskać te dane, które wam się należą jako obywatelom, po to, żebyście mogli dzięki tym danym kontrolować działanie państwa. Za pośrednictwem również wymiaru sprawiedliwości, tego, co jest efektem działania wymiaru sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości ma dostęp do dokumentów, wydaje wyroki, a więc możecie się na tym oprzeć, bo to jest wiarygodne. Sprawdzacie, czy wyrok jest prawomocny i możecie stwierdzić, ok, tutaj coś zadziałało źle. Stworzyliśmy ten system analiz orzeczeń sądowych. On tak wygląda. Nie jest to system, który ma te wszelkie jakby funkcje, które zakładaliśmy na samym początku. Ale chciałbym Państwu coś pokazać. Mianowicie, dzięki automatycznemu przetwarzaniu, przecież nie z ustrukturalizowanych danych, bo te dane nie są ustrukturalizowane, dodatkowo pamiętajcie Państwo, one są anonimizowane w sposób nadmierny, udaje się na przykład robić coś takiego. Czyli to jest wykres pokazujący cytowania na przykład aktów normatywnych w danych wyrokach albo wyroków w wyrokach, ponieważ trzeba zatrudnić do tego słowniki oczywiście i zaczynamy automatycznie robić sytuację, w której możecie Państwo się dowiedzieć, które wyroki, które ustawy w podobnej sprawie będą miały zastosowanie, jeżeli będziecie Państwo stali kiedyś przed sądem w podobnej sprawie, czyli analiza stanu prawnego pozwala wam zmniejszyć niepewność prawa, zmniejszyć ryzyka prawne jako obywatelom, znaczy kiedy postępujecie, działacie jako obywatele. Oczywiście to jest dosyć uproszczony model, bo gdyby nie było tej anonimizacji, potrafilibyśmy zrobić więcej, a gdyby jeszcze była struktura dokumentu, na przykład słowniki tematyczne, że oto to orzeczenie dotyczy psów, a tamto orzeczenie dotyczy rowerów, to moglibyście Państwo śledzić działanie państwa przez pryzmat takich właśnie cięć samurajskich, które pokazują Państwo to zagadnienie, którym dokładnie się chcecie interesować. Wiedzielibyście Państwo dużo więcej, moglibyście Państwo też tego typu dane wykorzystywać chociażby po to, żeby poprawić jakość legislacji, czyli wykorzystać efekt analizy orzeczeń sądowych, bo tam się przecież stosuje prawo, po to, żeby w sytuacji, kiedy ktoś prosi was o waszą opinię, czy dana ustawa jest dobra, czy nie, żeby wykorzystać, proszę bardzo, tutaj jest na ten temat szereg orzeczeń i z nich wynika, że wasze rozwiązanie jest dobre, albo z nich wynika, że wasze rozwiązanie jest złe. Tego typu system, gdyby był lepiej zrobiony, a to jest funkcją oczywiście jakości danych, pozwalałby również, jestem o tym przekonany, prześledzić na przykład rozwarstwienie linii orzeczniczej. To znaczy, że jedne sądy orzekają w podobnym stanie prawnym w jedną stronę, a drugie sądy orzekają w inną, co też jest kłopotem dla obywateli. Można robić inne analizy, których się sędziowie trochę obawiają. Na przykład to są analizy pokazujące współorzekania. To znaczy można narysować graf społecznych zależności pomiędzy sędziami, jak oni kiedykolwiek między sobą w różnych składach sędziowskich orzekali. Tak? Można sobie wyobrazić, że nakładamy na to KRS i śledzimy, w jaki sposób sędziowie orzekają, a sprawy dotyczą na przykład konkretnych spółek. Rozumiecie Państwo, jakie to może mieć konsekwencje w zakresie
poprawy jakości działania państwa. No i na koniec oczywiście wracam do tego całego, do tego rozstrzygnięcia. Dzisiaj sala sądowa wyposażona już jest w niektórych sytuacjach, nagrywa się. Nagrywa się przebieg na przykład rozpraw na wideo i jest audio wideo. Oczywiście audio i wideo nie da się za bardzo przeszukiwać, no bo nie mamy jeszcze, tworzą się takie narzędzia, ale jeszcze nie ma takiego automatycznego narzędzia, które pozwalałoby to wykorzystać na przykład po to, żeby wyszukiwać frazę, która padła w trakcie rozprawy. No bo kiedy było to papierowo, tak jak tutaj, nawet jeżeli to jest tym Comic Sansem, no to ktoś mógł po prostu przekładać kartki i znaleźć szybko, prawda? A kiedy jest ten postęp technologiczny, nagle się okazuje, że to czasami utrudnia, nie ułatwia. Aczkolwiek ten, kto zeznaje, rzeczywiście już nie musi czekać, aż ktoś inny zanotuje to, co on mówi, bo się nagrywa. Więc są wyzwania, są szanse. Nie udało nam się zrobić takiego systemu analizy orzeczeń sądowych, jakich byśmy chcieli, ale zrobiliśmy proof of concept, że tego typu narzędzie jest możliwe do realizacji. I to, co teraz jest do zrobienia, to jest poprawa jakości danych publicznych, aby obywatele mogli korzystać, być beneficjentami tego typu rozwiązań w przyszłości. Dziękuję uprzejmie.